Witam Cię na kolejnej części kursu z cyklu Handluj z Ichimoku. Dzisiaj, w dzisiejszej części powiemy sobie na temat relacji między interwałami, oczywiście w zakresie i w tematyce techniki Ichimoku. Jeśli chodzi o plan dzisiejszej części kursu, to powiemy sobie najpierw, na jakich interwałach handlować techniką Ichimoku. Trochę sobie scharakteryzujemy, czym się różnią interwały krótsze, dłuższe, z czego po prostu trzeba zdawać sobie sprawę. Następnie powiemy sobie przede wszystkim na temat relacji między interwałami i tego, jak interwały w zakresie techniki Ichimoku współgrają ze sobą, jak możemy to wykorzystać. Co dzięki temu możemy osiągnąć. Następnie scharakteryzujemy sobie trading z trendem, jeśli już będziemy znać relacje między tymi interwałami i to, co możemy osiągnąć. Właśnie powiemy sobie na temat tego, jaka jest różnica, jeśli dane sytuacje występują między różnymi interwałami. Może to być trading z trendem lub też trading przeciwko trendowi głównemu. Zanim rozpoczniemy, chciałbym jeszcze wspomnieć, że przede wszystkim do tej lekcji przydać się trend w Ichimoku Kinpokyo. Ta część kursu mówi, tak jak nazwa wskazuje na temat trendu, musisz wiedzieć, jak wyróżniać różne trendy w technice Ichimoku, żeby oczywiście wiedzieć, w jakim miejscu znajdujesz się w trendzie w tym momencie, na danym interwale, na którym chcesz handlować i na pozostałych interwałach, które chcesz obserwować. Więc to jest podstawa. OK. Przechodzimy do pierwszej części. Na jakich interwałach handlować Ichimoku? Czy najlepiej na interwale godzinnym, czy może na krótszych typu M1, czy też M5, czyli typowo interwały minutowe, czy może lepiej handlować na jak najdłuższych interwałach, nawet na interwale dziennym czy tygodniowym. Na to pytanie oczywiście nie ma tak naprawdę konkretnej odpowiedzi, ponieważ wszystko zależy. Teoretycznie Ichimoku działa, im ten interwał jest dłuższy, tym teoretycznie większa szansa, że zarobi się na każdym jakimś standardowym sygnale, tak? Natomiast nie jest powiedziane, że na interwałach tych najniższych, nawet na M1 czy M5, nie można z sukcesem inwestować. Sam spotkałem się z przypadkami traderów, którzy na tych interwałach osiągali świetne wyniki, więc teoretycznie wszystko jest możliwe. Zależy od Twoich możliwości. Na jakich interwałach chcesz handlować, na jakich interwałach masz możliwość handlować. Oczywiście prościej jest handlować na interwałach dłuższych, ponieważ kosztuje to mniej czasu w ciągu dnia, myślę, że mniej emocji i generalnie też wyniki będą różne, tak? Handlując na interwale dziennym, na pewno tych transakcji będziesz podejmować mniej w miesiącu niż na niższych interwałach. Różnice, jakie sobie tutaj wymienimy między krótszymi a dłuższymi interwałami, bardzo umownie podzieliłem krótsze interwały i dłuższe. Krótsze można powiedzieć, że kończą się na M30, czyli na interwale ze świecami 30-minutowymi, a dłuższe od H1, czyli godzinowymi. Dlaczego? Ponieważ zwykle handlując techniką Ichimoku, zawierając transakcję na wykresie 30-minutowym, zamkniemy tą transakcję prawdopodobnie do końca dnia, no chyba, że to jest transakcja, którą się otworzy na przykład po południu. Natomiast jeśli otworzymy rano transakcję na wykresie godzinnym czy też godzinowym, i transakcja pójdzie
w kierunku zakładanym przez nas, to prawdopodobnie zostawimy ją na następny dzień. Stąd też krótszy interwał, to jest, można powiedzieć, typowo day trading, natomiast dłuższe interwały to już będzie podchodziło pod swing trading. Jakie są różnice? Na krótszych interwałach będziemy mieć zdecydowanie więcej okazji w ciągu dnia. Im ten interwał będzie mniejszy, tym tych okazji będzie więcej. Obserwując większość par walutowych, nawet na interwale M30, nie wyobrażam sobie po prostu dnia bez konkretnego sygnału. Natomiast, mimo że ich jest więcej, mają one mniejszą skuteczność. Tak jak wspominałem, Ichimoku najlepiej działa na dłuższych interwałach, stąd ta mniejsza skuteczność. Jest więcej szumu na rynku, jest więcej reakcji rynków na dane makroekonomiczne, które mogą być przeciwko jakiemuś tam dłuższemu trendowi, który będzie wskazywany przez technikę Ichimoku, więc automatycznie będziemy mieli mniejszą skuteczność tych naszych transakcji. Więcej pułapek na nas czeka na rynku. Natomiast można się przed tym bronić. W jaki sposób? Większą korelacją między interwałami. Im większa korelacja, tym będzie na tym rynku prościej, tym lepiej będziemy mogli odfiltrować nasze transakcje i wybrać tylko takie, które są naprawdę zgodne z naszym trendem. I możemy się wreszcie skoncentrować na jednym sygnale. Jeśli w najnowszym wydaniu FX Mag 21 ekspertów i 106 stron praktycznej wiedzy o rynku walutowym Forex. Dowiesz się m.in. ile powinna wynosić optymalna wielkość rachunku na start. Jak zarządzać kapitałem, żeby nie spalić konta. Co oznacza wprowadzenie regulacji MiFID II. Jak wykorzystać strategię FTS na złotym rynku. Jakie grzechy popełniają brokerzy. FX Mag. Praktyczna wiedza o rynku Forex. Magazyn dostępny w salonach Empik, sieci InMedio oraz na portalu fxmag.pl.